Na pewno część z Was zastanawiała się kiedyś, jak przebiega proces lakierowania, jakie warstwy, ile i czego oraz w jaki sposób nanoszone są na blachy pojazdu. Na pewno część z Was też coś robi przy swoim samochodzie samemu. A więc wychodzimy naprzeciw Was. Wszystko to będziemy pokazywać nie na byle czym, ale na błotniku rekonstruowanej karety CWS T1. A Wy będziecie mogli od początku do końca zobaczyć, jak przebiega ten proces oraz jak się to robi. Zapraszam! Na początek mam do Ciebie podstawowe pytanie. Po co w ogóle stosuje się podkład lakierniczy na gołą blachę i co by mogło się stać, gdybyśmy tego podkładu nie zastosowali? Oj, to jest dłuższa historia. Przede wszystkim, jeżeli chcemy uzyskać odpowiednią jakość powierzchni i żywotność, powinniśmy stosować właściwe materiały. Różnie lakiernicy stosują różne materiały, ale ja tutaj na surowe blachy używam farb epoksydowych, bo one gwarantują najlepsze parametry, jeśli chodzi o przyczepność i trwałość. Są to materiały, które izolują surową stal od wszelkich innych warstw i oczywiście od warunków korozyjnych, czyli od powietrza, w którym jest zawarta wilgoć, od wody, no w naszych warunkach zimowych sól drogowa, jeżeli jest dobra warstwa farby podkładowej, w tym wypadku epoksydowej, nie ma szans łatwo dostać się do surowej blachy i wywołać korozję. Okej, myślę, że możemy już podejść do stolika, na którym widzę rozmaite puszki. Jakich produktów będziemy dziś używać, żeby nanieść podkład lakierniczy? Zawsze przy tego typu projektach używam podkładów epoksydowych, dwuskładnikowych. I w tym wypadku tak samo na przygotowaną powierzchnię blach będzie użyty epoksyd. W tym wypadku będzie użyty epoksyd jako mieszanina 1 do 1. Bardzo wygodnie to się robi, bo nie trzeba kombinować, ile to jest 1 do 10, żeby przygotować niewielką ilość materiału. Ten epoksyd ma też większą ilość żywic w stosunku do wypełniaczy, co tutaj jest bardzo korzystną rzeczą, że jest lepsze przyleganie, wiązanie żywic z surową blachą. I ten epoksyd na przykład nie wymaga stosowania rozpuszczalników do epoksydów. Tu wystarczą normalnie rozpuszczalniki do lakierów. Jak sporządzić odpowiednią mieszaninę? Czy mógłbyś nam to pokazać? Będziemy za chwilkę mieszać partię epoksydu, żeby błotnik pomalować i zobaczymy, jak to wygląda u mnie. No, najprostszym sposobem jest zaznaczenie dwóch w równych odstępach. Wiadomo, że 1 do 1, pomylić się nie można. Słoików w domu jest sporo, więc można je w bardzo prosty sposób wykorzystać. Tutaj żywica jest znacznie rzadsza niż w przeciętnych podkładach epoksydowych, ale również wymaga wymieszania. Nalaliśmy do pierwszej kreski. Co teraz dolałeś? Teraz jest utwardzacz. O, i to jest wyższość słoika nad kubkiem. I praktycznie ta
bodajże ogórkowa mieszanina jest gotowa do użycia. No a rozpuszczalnik wędruje do słoika. I nic materiału lakierniczego się nie marnuje. Trzeba tylko wymieszać w kubku i można przystąpić do lakierowania. No dobra, pistolet mamy już załadowany podkładem, ale jeszcze zanim przejdziemy do malowania, czy przed nałożeniem podkładu musimy w jakiś sposób przygotować powierzchnię blachy? Mając nawet najlepsze podkłady, gdy blacha będzie źle przygotowana, efekt będzie też mizerny. Jak ja przygotowuję blachy? Tutaj w tym wypadku wszystkie elementy blachy po spawaniu, zakładki, krawędzie zostały doczyszczone przez piaskowanie. Cała reszta została wyszlifowana ręcznie i mechanicznie. Później po odmuchaniu zostanie to wszystko jeszcze zmyte zmywaczem. I dopiero wtedy tak przygotowany błotnik można pokrywać podkładem. Do ręcznego matowania można użyć papieru ściernego lub takich klocków, którymi można powierzchnię zmatować. Chodzi o to, żeby w ten sposób zmatowana, porysowana powierzchnia miała jak największą powierzchnię styku z farbą, która będzie nałożona. Żeby mieć pewność, że każdy najdrobniejszy element błotnika będzie pomalowany tam, gdzie były elementy łączone z dwóch kawałków blachy poprzez spawanie, wszystkie te elementy pokrywam wstępnie epoksydem, ale przy pomocy pędzla, żeby w najmniejsze zakamarki jakieś nieciągłości materiału wniknęła farba. O, i tutaj widać małe dziureczki, które zostały wypełnione farbą. Przy natrysku niestety tam by została mała komora powietrzna, od której gdzieś kiedyś mogłaby się rozpocząć korozja. Przebrałeś się w strój wieczorowy. Tak, koniec roku się zbliża. Jestem gotowy na bal. Jeszcze zanim zaczniemy lakierować, o czym należy pamiętać podczas lakierowania? Czego nie robić? Błotnik jest przygotowany do położenia warstwy podkładu i będą to dwie warstwy podkładu w pewnych odstępach położone, tak żeby zdążył rozpuszczalnik wyparować z pierwszej warstwy, wtedy będzie druga, będzie to pełne zabezpieczenie błotnika.
przed warunkami atmosferycznymi i będzie można po związaniu tutaj podkładu nakładać następne warstwy, będą to szpachlówki, to też pokażemy. A teraz można przystąpić do położenia natryskiem podkładu. O, super! Widzę, że już naniosłeś warstwę podkładu epoksydowego. Tak, podkład został naniesiony. Teraz trzeba poczekać na odparowanie rozpuszczalników i można będzie nakładać następną warstwę. Ile teraz błotnik musi poczekać, zanim wyschnie? No jest to kilkanaście minut, zależnie od temperatury, grubości warstwy, ale jeżeli będzie widać, że już robi się matowy, to już świadczy o tym, że można brać się za następną warstwę podkładu. Następny odcinek będzie poświęcony szpachlowaniu, więc myślę, że warto czekać. Wszystkie linki do materiałów lakierniczych użytych również dzisiaj przez nas znajdują się w opisie pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Cześć!